Dobra, a teraz wszystko na jednym wdechu. Cześć, w tym odcinku przygotowałem 7 premier, 3 przedsprzedaże oraz 5 do druku. A są to m.in. premiera gry o tron Sojusze od wydawnictwa Rebel, przedsprzedaży Hero Pack do Marvel Champions LCG Cyclops od Fantasy Flight Games, do druk gry Ecosystem od naszej księgarni, a do wygrania będzie gra twierdza Oblężenie Runedar od Lucrum Games. Serdecznie zapraszam. Zaczynamy 62. odcinek planszówkowych newsów. Ostatnią nawijkę widziało tyle osób, a oto lista ostatnich 10 subskrybentów. W tym tygodniu wrzuciłem na kanał 2 filmy, a mianowicie zacznijmy od gry Destinies. Nareszcie dorwałem polską edycję i już się cieszę na samą myśl zagłębienia się w przygodę, obcując samymi elementami pudła czuć produkt jakości premium. Drugi film jest o najnowszej grze Rainera Knici, a mowa tutaj o San Francisco. Sałatka punktowa z wieżowcami 3D. Zobaczcie, czy ta gra przejdzie moją kontrolę jakości. Oczywiście jak to co tydzień w środę o 20 odpaliłem livestreama, gdzie graliśmy w grę Darkest Dungeon. Turowy dungeon crawl z elementami RPG, którego planszowa wersja ma się pojawić jeszcze w tym roku, a polską edycję wyda właśnie Lucrum Games. A jeżeli chodzi o wersję komputerową, to gra jest bardzo wymagająca i rozbudowana i na pewno będę kontynuował przygodę na innych live'ach. Widzowie na czacie wybrali, że do wygrania w tym tygodniu będzie bardzo fajna gra, również Rainera Knici, twierdza Oblężenie Runedar, którą sponsoruje Lucrum Games. Subskrybuj kanał, daj znać o sobie w komentarzu, a być może wybiorę właśnie ciebie. Reszta regulaminu w opisie tego filmu. Grę Paladyni Zachodniego Królestwa, czyli nagrodę z 61. odcinka wygrywa. Moje gratulacje, odezwij się do mnie na Facebooku. No i klasycznie, nie ma co przedłużać, krótkie intro i zaczynamy. A zaczynamy od premier, gdzie pierwszą z nich będzie gra o tron Sojusze od wydawnictwa Rebel. A jest to gra od 3 do 6 graczy na około 90 minut oraz od 14 roku życia. To dynamiczna karcianka, w której wcielasz się w jednego z głównych bohaterów Pieśni Lodu Ognia, George'a R.R. Martina. Zagrywaj karty wpływu i pozyskuj znanych z powieści sojuszników. Nakłaniaj ich, aby stanęli po twojej stronie. Miej się jednak na baczności. Ci, którzy deklarują przyjaźń tobie, mogą wchodzić w układy ze swoimi sąsiadami. W tym brutalnym świecie nawet najbliższy towarzysz może okazać się zdrajcą. Każdy z uczestników wciela się w jednego z wpływowych liderów, którzy będą pozyskiwali sojuszników w walce o władzę. Ci, których uda nam się przeciągnąć na naszą stronę, będą zasiadali w jednej z rad. Każdy z graczy ma do dyspozycji dwie rady. Jedną po swojej prawej, a drugą po swojej lewej stronie. Każdą z nich dzieli się z graczem sąsiadującym. Latające Burrito, ekstremalna edycja podwórkowa od wydawnictwa Rebel. A jest to gra od 2 do 6 graczy na około 15 minut oraz od 7 roku życia. Ta edycja zawiera 120 wodoodpornych, wielkich kart i dwie olbrzymie nadmuchiwane burrito, którymi będziecie w siebie rzucać. To nie zabawa, elementy są przeznaczone dla profesjonalnych miotaczy burrito, niepowstrzymanych weteranów gry, którzy wciąż szukają kolejnych wyzwań. Każdy z graczy dostaje własną talię do dobierania i kładzie ją przed sobą. Na rękę bierze 5 kart z wierzchu. Następnie wszyscy równocześnie rozpoczynamy grę. Niepasujące karty odkładamy na stos gracza po lewej, a sami dobieramy z tego, który mamy przed sobą. Naszym celem jest zbieranie zestawów, które następnie wykładamy, zdobywając w ten sposób punkty. Dodatek do gry Viticulture Winobranie od Phalanx Games. Wspólnie z ogromną winiarską rodziną z rozmaitych zakątków świata staraj się zdobyć międzynarodową renomę. Odzyskaj również balans między zarządzaniem swoją rozkwitającą winnicą, a wzajemnym zdobywaniem wpływów w konkretnym regionie. Używając nowej planszy, kafelków, znaczników i kart wydarzeń, razem z oryginalnymi planszami winnic oraz kartami macie 6 lat, aby wypełnić dwa warunki niezbędne do zwycięstwa w wybranym regionie. Każdy gracz musi zdobyć 25 punktów zwycięstwa oraz wspólny znacznik wpływów musi dotrzeć do końca tory wpływów. W tej kooperacyjnej rozgrywce wszyscy gracze zwyciężają wspólnie albo razem przegrywają. Dodatek do gry On Mars Alien Invasion edycja polska od Eagle Griffon Games. Co prawda premiera dodatku była gdzieś na początku lipca, ale zapomniałem o nim po prostu wspomnieć. Pierwotnie ten dodatek miał nosić nazwę Surviving Mars, ale Eagle Griffon Games podjęło decyzję o zmianie nazwy na On Mars Alien Invasion, aby lepiej oddać jego tematykę i zawartość. Fabuła gry podzielona jest na 4 rozdziały napisane przez Nathana Morsa. Rozszerzenie zawiera 4 nowe, różne sposoby na rozbudowanie i rozegranie podstawowej wersji gry. Możesz zagrać sam przeciw wielu, w pełni kooperacyjnie, a nawet solo jeśli chcesz, w zależności od rozdziału. Eksplodujące kotki, wersja dla 2 graczy od wydawnictwa Rebel. Eksplodujące kotki, wersja dla 2 graczy to specjalna odsłona popularnej serii w pełni przystosowana do potrzeb
potrzeb wybuchowych par i duetów. Jeśli uwielbiacie negatywną interakcję i rozgrywki pełne emocji, właśnie znaleźliście karciankę dla siebie. Jest to pojedynek o przetrwanie, w którym macie tylko jeden cel – pokonać przeciwnika. Obiektem waszych ataków zawsze jest tylko jedna osoba, ale sami też musicie bezustannie się bronić. Więc rozgrywka jest bardzo intensywna. Rozszerzenie do drugiej edycji gry Waste Knights – opowieści z interioru od wydawnictwa Galacta. Zawiera ono wszystkie nieekskluzywne elementy gry, jakie pojawiły się podczas zakończonej sukcesem kampanii społecznościowej. Wzbogaca grę podstawową o 4 nowe przygody opisane w kolorowym 20-stronnicowym przewodniku oraz 100-stronnicowej księdze opowieści, 4 nowych rycerzy wraz ze szczegółowo wykonanymi figurkami, arkuszami i kartami awansu, 4 nowe pojazdy idealne do przemieszczenia pustkowi, dziesiątki żetonów i kart przedstawiających sprzęt, wrogów, wydarzenia i wiele innych. Nowe zasady umożliwiające ulepszanie fur, wypełnianie zadań i poszukiwania legendarnych miejsc zapomnianej przeszłości. A na końcu swoją premierę również miał insert do gry Last Aurora od firmy Red Revno. O tym świetnym insercie będzie osobny film na kanale. Insert pasujący do klimatycznej gry Neuroshima Last Aurora wraz z 2 dodatkami, a mianowicie Przebudzenie Molocha i Lodowa Stal. Insert mieści karty w koszulkach klasy premium, czyli do 110 mikronów. Insert pomieści również plastikowe komponenty zamiast standardowych, dostępne w zestawie z plastikowymi figurkami. Insert zawiera 5 pojemników na karty, dzięki którym podzielisz karty w zależności od rodzaju oraz dodatku, z jakiego pochodzą. Dodatkowo autorzy przewidzieli większą przestrzeń na karty przedmiotów, jeśli będziesz chciał połączyć wszystkie karty przedmiotów w jedną talię. Pojemniki na żetony i znaczniki pełnią również funkcję tacek do wyłożenia na stół. Ruszyły następujące przez sprzedaże. A pierwszą z nich jest dodatek do Marvel Champions LCG Hero Pack Cyclops od Fantasy Flight Games. Scott Summers, znany jako Cyclop, to niezrównany geniusz taktyczny, uzbrojony w potężne wiązki optyczne. Jako pierwszy uczeń Charlesa Xaviera dążą do realizacji marzenia profesora o pokoju między rasą ludzką a mutantami. Mając go ze swojego przywódcę, możesz być pewien, że poprowadzi twoją drużynę do zwycięstwa. Mutant Rok Zerowy, kompendium strefy pierwszej, leży Saurian od wydawnictwa Galacta. Jest to pierwszy oficjalny dodatek do gry fabularnej Mutant Rok Zerowy. Ta 32-stronnicowa broszura pełna jest ekscytujących lokacji fabularnych i narzędzi przydatnych w prowadzeniu rozgrywki. W skład dodatku wchodzą Leże Zaurów, Prorok ze Srebrnego Jaja, Nasiono Zła, Dom Rodzinny, Dalekie Podróże oraz Generator Potworów. Stwórz nowe, wyjątkowe, strefowe stwory za pomocą kilku rzutów kośćmi. Dodatek do gry A Song of Ice and Fire, Słonie Bojowe Złotej Kompanii od wydawnictwa War Factory. Nawet najlepiej wyszkoleni żołnierze stracą głowę, gdy podczas bitwy zobaczą szarżującego na nich potężnego słonia. Budzące grozę Słonie Bojowe Złotej Kompanii wbijają się we wrogie szeregi jak w masło. Właściwie nieczułe na jakiekolwiek ataki, miażdżą wojska przeciwnika swoimi potężnymi kłami i nogami. Są to jednak dość nieskomplikowane stworzenia. Jeśli w pobliżu zabraknie ich tresera, jest całkiem możliwe, że całkowicie się zatrzymają, nie wiedząc, co dalej robić. W pudełku znajdują się 2 modele słoni bojowych na dużej podstawce oraz 2 karty jednostki. Modele z tego zestawu są już złożone i gotowe do gry. Polska wersja językowa w angielskim pudełku. A na koniec, jak zawsze, wzmianka o kilku dodrukach. Ekosystem, nasza księgarnia. Unmatched Bitwy Legend, Unmatched Robin Hood vs Wielka Stopa, Agricola wersja dla graczy, wydawnictwo Lacerta. Dodatek do gry Horror Warkam Wśród Mrocznych Fal od wydawnictwa Galacta. I to już wszystko, co przygotowałem dla was w tym tygodniu. No cóż, dodatki z Marvel Champions to dla mnie must have, dlatego wszystkie z przedsprzedaży już zamówiłem. Dajcie znać w komentarzu, czy ktoś z was zamówi te wielkie burrito. Jestem bardzo ciekawy, jak ta rozgrywka wygląda na żywo. Chętnych na wsparcie moich działań w internecie zapraszam na mojego Patronite'a, gdzie mam przygotowane dla was różne fajne promocje. A i do zobaczenia w środę o 20 na następnym live streamie. Mam nadzieję, że dołączycie i będziecie się ze mną dobrze bawić. Pamiętajcie o komentarzu, aby wygrać twierdzę. Wielkie dzięki za oglądanie i do następnego.